Ostatnio zastanawiałem się nad planami na Sylwestra. No i wypytywałem znajomych na Facebooku, co będziesz robiła, bo zwykle koleżanki wypytuję o takie rzeczy. Albo próbuję koleżanki gdzieś zabrać może. No ale wszystkie odpowiedziały, że w Sylwestra pracują. A ja mam urlop taki od 22 grudnia do 6 stycznia. No i nie wiem, myślałem sobie, no co można z takim urlopem zrobić? Takim, nie wiem, ile on tygodni trwa? Chyba prawie 3 tygodnie to będzie. No i tak sobie myślałem na tym i ostatecznie podjąłem decyzję, że może sobie ponurkuję w Morzu Czerwonym. No i tak też zamierzam zrobić. Już kupiłem bilet, już wykupiłem cały taki urlop w biurze podróży Rainbow. I 27 jest odlot z Warszawy, a wracam 3 stycznia. Na pewno coś sfilmuję tam. Nie dalej jak przedwczoraj zobaczyłem w sklepie coś niezwykłego, mianowicie zobaczyłem moją dawną panią pedagog z liceum. No i nie lubię jej, tak jak nie lubię wszystkich innych ludzi, którzy mnie gnębią lub gnębili. Więc ja ją zobaczyłem, ona mnie nie. Jeszcze potem się wróciłem, żeby upewnić się, czy to jest na pewno ona. No jestem na 99,9% pewien, że to jest ona chyba. Chyba, że mam bliźniaczkę, ale nie sądzę. To musi być ona. No i pomyślałem sobie, no jeżeli zobaczy mnie i odezwie się do mnie, no to puszczę jej jakąś świąteczną wiązankę, tylko że trochę inną niż ta tradycyjna, trochę mniej przyjemną. No i w pewnym momencie była taka sytuacja, że sobie szedłem i zobaczyłem ją pomiędzy regałami i widziałem, że ona będzie szła w tą stronę, w moją stronę, więc wyszedłem jej naprzeciw i nasze twarze się, nasze spojrzenia się spotkały, ale nic nie powiedziała, więc ja też nic nie powiedziałem. A ostatnio przychodzę czasami do mojej dawnej szkoły, do mojej byłej wychowawczyni, która także uczyła mnie matematyki. Tą akurat lubię, więc czasami z nią rozmawiam.